Mój ulubiony dowcip o jezuitach. Jezuita, dominikanin, franciszkanin. Zawsze tych trzech. Do fryzjera przychodzi franciszkanin. Fryzjer go ostrzegł. Chce zapłacić. Nie, ja od księży nie biorę żadnych pieniędzy. No to Bóg zapłać, Bóg zapłać. No i następnego dnia fryzjer przed wejściem znalazł kosz bochenków chleba. Dominikanin przychodzi. Ostrzegł go, chce zapłacić. Nie, ja od księży nie biorę żadnych pieniędzy. No to Bóg zapłać. No i następnego dnia przed wejściem znalazł kosz mądrych teologicznych książek. Tomasz z Akwinu i tak dalej. Jezuita przychodzi, ostrzegł go, chce zapłacić. Nie, ja od księży nie biorę żadnych pieniędzy. No to Bóg zapłać. No i następnego dnia przed wejściem znalazł 10 jezuitów. Tak to właśnie jest. Słuchajcie, mam na imię Paweł, jestem jezuitą. Tutaj w Łodzi krótko, bo od września, wcześniej dłuższy okres to byłem przez 6 lat duszpasterzem akademickim w Gdańsku. Tam byłem zaangażowany też we wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, w parę wspólnot. A teraz jestem duszpasterzem wspólnoty Mocni w Duchu. Może słyszeliście gdzieś tam kiedyś. Nie, nigdy więcej. To może sobie wygooglować. I chcę wam powiedzieć o rozeznawaniu duchowym. I teraz tak, żeby wprowadzić do tego tematu, o co chodzi z rozeznawaniem duchowym. Ignacy Loyola, czy ktoś kojarzy tę osobę? Parę osób kojarzy, super. XVI wiek, Hiszpania, wyobrażamy sobie, że jesteśmy w zamku. Trwa bitwa, trwa wojna. Wewnątrz są Hiszpanie, na zewnątrz murów są Francuzi. Jest zmasowany ostrzał. Wewnątrz, w zamku, osoba nie za wysoka, łysiejąca, z brodą, to jest właśnie Inigo López de Loyola, czyli potem zwany Ignacym Loyolą. Bardzo zagrzewa wszystkich do bitwy, do tego, żeby bronić, no ale ostrzał jest naprawdę mocny i w pewnym momencie kula armatnia trafia Ignacego, trafia go w nogę, jest krew, trzask łamanych kości, Ignacy pada. Kiedy widzą, że Ignacy padł, no to ponieważ on ich tak najbardziej do tej bitwy zagrzewał, żeby walczyć, żeby się bronić, no to wszyscy biała flaga i się poddają. Wchodzą wojska francuskie, widzą, że Ignacy leży na pół martwy, mówią, dobra, no to niech on już sobie idzie do swojej miejscowości, do Loyoli, niech tam dokończy dni. Jest w Loyoli czas rehabilitacji, nie? Czyli dochodzenia do siebie. I w tym czasie dzieje się nawrócenie Ignacego. Wcześniej to był rycerz, turnieje rycerskie, podbijanie, walka o dobre imię pięknej damy, wojny, bitwy i tak dalej. To był jego świat. Natomiast potem, nie mów o sobie, kolega to się na wyznania zdobył. W każdym razie, ale widzę, żebyś się dogadał z Ignacym. Jest bitwa, po bitwie trafia do Loyoli, tam jest rekonwalescencja i jest jego nawrócenie. Jak przebiega to nawrócenie? Otóż to było tak. Ignacy leży w łóżku i się niesamowicie nudzi. Dają mu do czytania dwie książki, więcej nie ma. Życie Jezusa Chrystusa i Żywoty Świętych, Złotą Legendę. I Ignacy z nudów zaczyna czytać książki. I uwaga, to nie było jego zainteresowania. Zupełnie go to nie obchodziło. No ale czyta na przykład świętego Franciszka z Asyżu i tak sobie myśli, no że to był w sumie ciekawy gość. Że zaczął go podziwiać i zaczął sobie wyobrażać, co to by było, gdyby na przykład tak jak on, tak samo jak ten święty Franciszek z Asyżu, zostawił całe pieniądze, całe swoje bogactwo, a był z bogatej rodziny. Gdyby tak to wszystko zostawił, gdyby tak zaczął żyć z tym Jezusem Chrystusem, co to by było? I zauważył, uwaga, to jest bardzo ważne, zauważył, że w tych myślach czuje się bardzo radosny. Ale potem przestawał o tym myśleć, przestawał sobie wyobrażać i myślami wracał do bitew, do tych turniejów rycerskich, do tego wszystkiego. I zauważył, że w tym też czuje się bardzo radosny. Ale
tutaj czuję radość i tutaj czuję radość. Ale między tymi dwoma radościami jest bardzo duża różnica. Bo jak o tych rzeczach przestaję myśleć, to po jednych czuję się wypalony i pusty, a po drugich czuję się pełen życia. Momencik, za chwilę to powiem. Czyli ma takie myśli, tutaj jest radość, tak? Jest w myślach o świętym Franciszku, jest w myślach o tym, żeby zmienić swoje życie, czuje radość. Jak przestaje o tym myśleć, przestaje odczuwać radość, ale czuje się pełen życia. Jest tutaj w tych bitwach rycerskich, czuje wielką radość, przestaje o tym myśleć, radości już nie czuje, ale czuje się wypalony i pusty. I widzi zatem, że te myśli mogą mieć różne źródło. Mogą mieć różne źródło. Że są takie myśli, które pochodzą od dobrego ducha, od Pana Boga, i są takie myśli, które pochodzą od złego ducha. I jego nawrócenie polegało na tym, że sobie zadał pytanie, za którym chcę pójść. Za tym czy za tym? Czy chcę pójść za tym, co mi daje życie, czy za tym, co mnie wypala? Za tym, co mnie uskrzydla, czy za tym, co mi podcina skrzydła? Ja bym prosił, żebyście zobaczyli graficzkę, bo wiecie, w ogóle takie doświadczenie, nie wiem, czy znacie to przysłowie chyba indiańskie o dwóch wilkach. Mam w sobie dwa wilki, dobry i zły, wygrywa ten, którego karmię. Nie? Jest to jakby pokłosie, jest to równolegle do tego, co zauważył Ignacy. A my tutaj, nie chodzi mi o tego kota, ale o tę grafikę. To jest, słuchajcie, zdjęcie wykonane w Rzymie, w takim pomieszczeniu, które ma upamiętniać Ignacego. Na środku widzimy obraz, jest Ignacy Loyola. Natomiast chciałbym Waszą uwagę zwrócić na te dwie postacie pod nim. Tak, mamy dwójkę aniołów. Na czym, jak możemy scharakteryzować tego po lewej stronie? Na skrzypcach, jest ubrany w jasne barwy, a po prawej stronie? W cieniu, ciemno ubrany i gra na wiolonczela. Tak? I teraz tak, to jest bardzo ciekawe. Ten korytarz, ta ściana jest tak namalowana, żeby ta postać po prawej stronie zawsze była w cieniu. To znaczy, jeżeli sobie wyobrazimy, to tam zaraz obok jest okno. Jak słońce pada przez to okno, to tam zawsze jest cień w tym miejscu. Tam zawsze jest cień. A nawet gdyby tam cienia nie było, to nie został namalowany, aby ta postać zawsze była w cieniu. I czym się różnią te dwa rodzaje muzyki? Skrzypce i kontrabas, czy tam wiolonczela? Tak, nie? Jeden skrzypce nas ściągną muzycznie do góry, a wiolonczela nas trzyma przy ziemi. Nie? Co za tym idzie? I to jest obraz, czy to jest taka, no właśnie, artystyczna, to ma nam pokazać, czym jest właśnie rozeznawanie duchowe. Grają w nas różne muzyki. Jedna nas ciągnie do góry, druga nas trzyma przy ziemi. I rozeznanie duchowe ma polegać na tym, że ja mam wiedzieć, co we mnie gra, jaka muzyka aktualnie we mnie gra i pytanie, które mogę sobie postawić, której muzyki chcę słuchać, za którą muzyką chcę pójść. To, o czym będziemy mówić, a powiemy sobie troszeczkę, mam nadzieję, że nie za długo, ale troszeczkę tylko, to bazuje na tym tutaj. To jest książeczka, którą napisał Ignacy, czyli Ćwiczenia duchowne, Instrukcja obsługi rekolekcji w milczeniu. Książka, której się nie da czytać. To jest książka, wiecie, Ignacy to nie był poeta. Absolutnie. To nie był święty Franciszek z Asyżu, mimo że nim się jakoś inspirował. Czyli jeżeli człowiek by tak sobie to wziął do poczytania, no to ma taką poetykę instrukcji obsługi pralki. Czyli pomyśleć o tym, odmówić Ojcze Nasz. I nic więcej, nie? Czyli to jest książka, która nie ma nas zachwycić jakby pięknem, środkami stylistycznymi, ale która ma nam pomóc doświadczyć tego właśnie tutaj. Czyli ma nam pomóc doświadczyć, żebyśmy umieli w sobie zaobserwować, która muzyka w nas gra,
i żebyśmy sobie zadali pytanie, za którą muzyką chcemy pójść. Ignacy w pewnym momencie, to co powiedziałem o jego nawróceniu, to był dopiero początek jego rozeznawania, jego uczenia się tego, w jaki sposób Pan Bóg działa w jego sercu. I w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że tam jest nie tylko duch dobry, duch zły, ale jeszcze jestem ja sam. Że są takie myśli, których źródłem jestem ja sam. Nie? Bo na przykład, jeżeli jest jesień i wstaję rano, jest ciemno. Idę tam do pracy, do szkoły, tam mam, nie wiem, jarzeniówki, wracam, już jest ciemno. No i tak wszystko po prostu jest w dół i mi się po prostu nie chce żyć. To moje poczucie, że mi się nie chce żyć, albo że jest mi po prostu ciężko, to nie jest efekt działania złego ducha, tylko fizjologii. Bo po prostu jesteśmy ludźmi. Więc trzeba mieć świadomość, że oprócz tego, że działa duch dobry i duch zły, to jestem jeszcze ja sam. Jestem jeszcze ja sam. I to warto mieć zawsze na uwadze, szczególnie jeżeli trafiają się nam osoby, które mają różne obrazy. Że czasami jest tak, że to nie jest kwestia rozeznawania duchowego, tylko po prostu ludzka, psychiczna. I to przez to trzeba zawsze też patrzeć, brać to na uwagę. Chciałbym, żebyście sobie rozdali po karteczce. Można w drugą stronę puścić. Ponieważ dla Ignacego, tak jak mówiłem, to nie był poeta. On to, czego doświadczył duchowo, to, czego duchowo doświadczył, spisał w formie reguł. Istnieją reguły rozeznawania duchowego. Czyli reguły, które mają nam pomóc wiedzieć, w jaki sposób w nas, w sercu czy we mnie działa dobry duch, a w jaki sposób działa duch zły. I powiemy sobie o paru rzeczach. Teraz tak, to co będziemy czytać, to język jest dosyć trudny. Język jest dosyć trudny, dlatego że Ignacy żył w tym XVI wieku, wtedy się pisało w konkretny sposób. A też dla niego bardzo istotne są, znaczy język jego jest dosyć techniczny, znaczy on używa go w sposób techniczny. Więc jeżeli on używa jakiegoś słowa, to słowo ma dla niego znaczenie. I zobaczymy to za chwilkę. I mój pomysł jest taki, żebyśmy sobie przeszli przez te cztery reguły, cztery pierwsze reguły, które mówią między innymi o pocieszeniu, mówią o strapieniu i mówią o takich dwóch pierwszych prawidłach, w jaki sposób my możemy tego Pana Boga doświadczać. Ale początek. Reguły rozeznawania duchów służące do odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń, które dzieją się w duszy. Dobrych, aby je przyjmować. Złych zaś, aby je odrzucać. Te tutaj są bardziej stosowne na okres pierwszego tygodnia ćwiczeń. Czyli to jest jakby pierwszy etap rekolekcyjny. I teraz tak, już pierwsze zdanie. Służące do odczucia i rozeznania w pewnej mierze różnych poruszeń. To słowo poruszenia jest istotne. To znaczy, że kiedy, bo metoda rekolekcyjna według Ignacego to jest metoda oparta na kontakcie z Pismem Świętym, na medytacji Pisma Świętego, medytacji czy potem kontemplacji. Ignacy mówi, że w kontakcie ze Słowem Bożym, kiedy człowiek wchodzi w modlitwę Słowem Bożym, to w człowieku mogą się pojawić poruszenia. Co to znaczy poruszenie? Poruszenie to znaczy, że ja zaczynam widzieć, że we mnie coś się zmienia. Że następuje we mnie jakaś zmiana. Że w moim sercu coś drgnęło. Wiem, że mieliście o uczuciach troszeczkę. To jest właśnie to. Czyli, że ja nie tyle w kontakcie ze Słowem Bożym mam się zastanawiać, co by Jezus powiedział, nie tyle mam się zastanawiać, jaki tutaj, nie wiem, jaki dogmat mówi Pismo Święte, albo czego mnie to Pismo Święte naucza, ale ja mam się pytać, co się we mnie rodzi, jakie uczucia się we mnie rodzą, kiedy w kontakcie z tym Słowem jestem. I czasami jest tak, że to nie są rzeczy jakoś zupełnie nowe. Jakby
nowe w tym sensie, że jest to jakieś zdanie, jest to jakieś słowo, które ma mnie zaskoczyć jakąś nowością, że ja coś nowego odkryję w kontakcie z Słowem Bożym. Ale chodzi o to, że ono we mnie dotyka tego, co jest istotne, tego, co fundamentalne. Czyli jak widząc Słowo Boże, widzę, że ono mówi do mnie. Więc poruszenia. Dobrych, aby je przyjmować, złych zaś, aby je odrzucać. To jest też ciekawe, bo to się wydaje no, takie bardzo podstawowe, nie? Ale jeżeli ja widzę w sobie działanie złego ducha, to ja mam je odrzucić. To jest bardzo istotne, bo na przykład czasami jest tak, że my jakby odbieramy w sobie działanie, nawet jesteśmy w stanie rozeznać, że działa w nas zły duch, ale nie wiedzieć czemu pozwalamy sobie na to. Nie? Bardzo prosty przykład. Załóżmy, że co jakiś czas przychodzą do mnie myśli, które mnie oskarżają. Tak? Jesteś taki, albo jest, popełniłem jakiś błąd i powracają do mnie myśli, które mówią, jesteś taki, śmaki, owaki, nikt cię nie kocha, w ogóle twoje życie nie ma sensu, wspólnota się z ciebie śmieje, po prostu jesteś ostatni, bezwartościowy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często jest tak, że nie wiedzieć, że patrzymy na efekty tych myśli. Czy te myśli mnie prowadzą do Pana Boga? No chyba raczej ciągną mnie do ziemi. Tak? Jest to muzyka, która mnie dobija do ziemi. Skoro tak, to kto będzie ich źródłem, tych myśli? No na pewno nie Pan Bóg. To mogę być ja, to może być zły duch, ale Pan Bóg na pewno nie. Czy zatem te myśli mówią prawdę? Skoro źródłem jest zły duch, to czy one mówią prawdę? Jeżeli prawdy nie mówią, to po co ich słuchać? Po co się nimi przejmować? Ani to nie mówi prawdy, ani to nie jest od Pana Boga, to po co się nimi w ogóle zajmować? Nie? A tymczasem, czasami, ja mówię to z swojego doświadczenia też, że pojawiają nam się takie myśli, które widzimy, jakie mają efekty, ale nie wiedzieć, czemu im ufamy. Nie wiedzieć, czemu możemy im ufać. A tymczasem złe myśli są po to, żeby je odrzucać. Dobre są po to, żeby za nimi podążać. I teraz Ignacy mówi o takich dwóch sytuacjach, bo mówi, że inaczej to troszeczkę wygląda w sytuacji człowieka, który żyje zwyczajnie grzesznie, a inaczej to wygląda w sytuacji człowieka, który ma przynajmniej intencję drogi za Panem Bogiem. I na przykład, ludziom, którzy przechodzą od grzechu śmiertelnego do grzechu śmiertelnego, nieprzyjaciel, szatan, ma przeważnie zwyczaj przedstawiać przyjemności zmysłowe, zwodnicze i sprawia, że wyobrażają sobie rozkosze, przyjemności zmysłowe, aby ich tym bardziej utrzymać i pogrążyć w ich wadach i grzechach. Duch zaś dobry w takich ludziach stosuje sposób działania zgoła przeciwny, kłując ich i gryząc sumienia ich przez prawo naturalnego sumienia. Wiem, że język, jak tutaj mówiłem, może być troszkę skomplikowany, ale idea jest dosyć prosta. Jeżeli idziesz od grzechu do grzechu, jeżeli w tym grzechu siedzisz, to co będzie robić zły duch? No logicznie, będzie chciał ciebie przytrzymać na tej drodze, bo jemu się to podoba. A jaka jest logika działania dobrego ducha? No, że chce ciebie z tej drogi wytrącić, żebyś poszedł gdzieś indziej, nie? Bo jesteś w złym miejscu. I teraz w praktyce co to może oznaczać? Zły duch chce nas przytrzymać przy złu. Więc jakiego typu myśli może nam podpowiadać? Na przykład, zasługujesz na to. Zasługujesz na to. Przecież to ci się podoba. Przecież wszyscy tak robią. Przecież masz do tego prawo. Przecież jest ciężki tydzień był. Masz prawo, żeby się zrelaksować. No już tyle się starałeś i tak ci się nie udało, no to nie udawajmy, że z tego cokolwiek dobrego będzie. Przecież i tak dalej, nie? Jakby wszystkie myśli, których cel jest zawsze taki sam, czyli żeby człowieka przytrzymać na tej drodze, na drodze zła. Wiem, że żyję grzesznie, tak? Przykład. To czasami się zdarza. Załóżmy, że jest związek toksyczny. Dziewczyna
jest przez swojego faceta wykorzystywana emocjonalnie, seksualnie, nie wiem, ekonomicznie. I co? Czy to jest dobra droga? Natomiast, więc w jaki sposób zły duch może ją utwierdzać na tej drodze? Jeszcze raz? On się zmieni. Musisz się poświęcić. Musisz się poświęcić, tak? Żeby go zmienić. O, właśnie, czyli misyjność, nie? Ty jesteś tą misjonarką, Pan Bóg cię tutaj skierował, żebyś ty go nawróciła, nie? Albo jeszcze taka inna myśl, którą po prostu kocham, a która się czasami zdarza, i tak już nikogo nie znajdziesz. Jesteś za stara. Masz 23 lata. A to jest autentyczne coś, co kiedyś usłyszałem od jednej dziewczyny, nie? Czyli jakby wszystkie te rzeczy, tak, które sprawiają, żeby człowieka przytrzymać tutaj na ziemi, nie? Żeby go przytrzymać przy tych rzeczach. I zobaczcie, że to mogą być takie rzeczy, które mówią, które nam będą usprawiedliwiać grzech, które będą mówić, że grzech jest spoko, będą nam rozmywać znaczenie tego grzechu, rozmywać ciężar tego grzechu, które będą, na przykład będzie mówić, no jest to grzech, tak, ale inni to robią gorzej, nie? Bardzo lubię taki argument, mi się on kojarzy, taki wioskowy, że jest gość, który nie wiem, chleje, bije żonę, ale mówi, ale mój proboszcz też ma babę. Nie? I wszyscy wiedzą. Tylko pytanie, jaki to ma związek i jak to cię usprawiedliwia w tym, że ty po prostu swoją żonę bijesz? Nie? Ty się nie usprawiedliwiaj złem innej osoby. Ale jego sposób myślenia jest dokładnie taki. Nie? Jest dokładnie taki, że robi wszystko, żeby go przytrzymać przy złu. Żeby go przytrzymać przy złu. Nie? Też przykład ostatnio, nie, 3 tygodnie temu to słyszałem. Jest u nas w Nasienkiewicza taka parka, którzy chodzą i podczas mszy chodzą po ludziach w ławkach i chcą pieniędzy, nie? To oni mają prawdopodobnie problemy z narkotykami, ta parka, to jest siostra i brat. No ja ich kiedyś tam złapałem i mówię tam gdzieś tam, zaczęli gadać i usłyszałem argument, no tak, ale wy pomagacie Ukraińcom, tak? Więc co to znaczy? Że jakby oni są bezdomni, tak? Stracili pieniądze, stracili wszystko i tak dalej, żyją na ulicy i czują się usprawiedliwieni w tym, co robią, tym, że przecież jest kraj, który pomaga innemu. Nie? Znaczy jest to absurdalne, bo to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Aczkolwiek bardzo łatwo jest sobie znaleźć usprawiedliwienie na swoje własne zło. Nie? Czyli co robi zły duch? Robi wszystko, żeby nas przy złu przytrzymać. A dobry? Uwaga, Pan Bóg nigdy człowieka nie potępia. Pan Bóg nigdy człowieka nie potępia. Więc dobry duch w takiej sytuacji, kiedy jestem grzesznikiem, tak, kiedy siedzę w moim złu, w moim bagienku, to Pan Bóg będzie mi mówił, można inaczej. Można inaczej. Jest możliwe, żeby żyć inaczej. Jest możliwa nadzieja. Nie? I to jest tak, że jeżeli człowiek ma mniej więcej kontakt ze sobą, to każdy grzesznik to wie. Każdy grzesznik to wie. Natomiast bardzo łatwo jest od tej myśli sobie uciec. Nie? Bardzo łatwo jest spróbować zakrzyczeć w sobie tę myśl. Na przykład idąc jeszcze w jakieś mocniejsze rzeczy, w mocniejsze grzechy i tak dalej, i tak dalej. Nie? Byle tylko nie mieć za bardzo, albo się znieczulić, nie? Żeby nie mieć kontaktu ze sobą, bo jak mam kontakt ze sobą, jak mam kontakt ze swoim sercem, to ono mi wtedy mówi, bo każdy z nas ma sumienie i to sumienie w nas mówi, że jest możliwa perspektywa, że jest perspektywa dobra. Więc człowiek będzie próbował się znieczulić, aby nie mieć kontaktu ze swoim sumieniem, bo ono będzie go prowokować do tego, żeby zmienić życie. Więc Pan Bóg nie potępia, Pan Bóg pokazuje perspektywę. Pan Bóg pokazuje perspektywę. Druga rzecz, druga reguła.
U tych zaś, co usilnie postępują w oczyszczaniu się ze swoich grzechów, a w służbie Boga, Pana naszego, wznoszą się od dobrego do lepszego, rzecz ma się odwrotnie niż w regule pierwszej. Wtedy bowiem własnością ducha złego jest gryźć, zasmucać, stawiać przeszkody, niepokojąc fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w dalszym postępie. Własnością zaś ducha dobrego jest dawać odwagę i siły, pocieszenie, łzy, natchnienie, odpocznienie, zmniejszając lub usuwając wszelkie przeszkody, aby mogli postępować naprzód w czynieniu dobrze. To jest piękne, słuchajcie. Idziesz sobie, starasz się żyć z Panem Bogiem, nie? Jest wszystko okej. Ale w pewnym momencie ci się tak przykleja taka myśl, załóżmy, że ci się podwinęła noga, że coś poszło nie tak. Nie wiem, wpadłeś w jakiś grzech, zgrzeszyłeś, czy coś tam, czy miałeś konferencję, ale jakoś się nie udało, nie wiem, ośmieszyłeś się, czy coś tam. No to zły duch będzie robić wszystko, żeby ci rzucić kłody pod nogi. Będzie ci mówić, no właśnie, jesteś beznadziejny. Tak? Nie dałeś rady ich zainteresować. Nie? Ziewali wszyscy. Załóżmy. Albo, czyli będzie robić wszystko, żeby nam przeszkodzić na tej drodze. Rzucać kłody pod nogi. Ignacy, kiedy się nawrócił, to pierwsza myśl, która była takim bardzo mocnym atakiem na niego, właśnie ze strony złego ducha, z którą nie wiedział przez długi czas, co zrobić, ona brzmiała w ten sposób. Nawróciłeś się. Super. No rewelacja. A jesteś pewien, że dasz radę całe życie? Jesteś pewien, że dasz radę wytrwać całe życie w ten sposób? I z tą myślą siedział, ona mu nie pozwalała iść do przodu. Trapiła go, zasmucała. I on w pewnym momencie, patrząc na owoce tej myśli, rozeznał, że to jest właśnie działanie złego ducha. Właśnie ta myśl. I teraz działanie złego ducha. Działanie złego ducha zwykle polega na tym, że on działa przez pokusę. Pokusa to jest 90% prawdy, 10% kłamstwa. I człowiek, widząc pokusę, ma świadomość, że tam jest prawda, ale ma też świadomość, że coś mu zgrzyta. I zwykle jest tak, że my słuchamy pokusy, bo mamy wrażenie, że ze względu na to dobro, którego jest większość, nie chcemy go stracić. Dlatego staramy się wchodzić w dialog z pokusami. Tymczasem pokusy się zwyczajnie odrzuca. Pokusy się odrzuca. Gdyby to przełożyć, to co powiedziałem teraz na myśli Ignacego, to wyglądało w ten sposób. Czy jesteś pewien, że dasz radę całe życie? Co tam jest prawdziwego? Jak brzmi odpowiedź na to pytanie? Nie wiesz. Nie jesteś pewien. Jesteś pewien, że dasz radę całe życie, wytrwać przy Panu Bogu? Nie jesteś. Na czym polega kłamstwo? A powinienem? No kto powiedział, że ja mam dać gwarancję, że przy Panu Bogu wytrwam? Ktoś ode mnie od tego wymaga? No nie wydaje mi się. Ignacy, widząc tę myśl, zobaczył na efekty, jakie ona w nim powoduje. Uskrzydla mnie czy podcina? Idę do Pana Boga. Jakby działał Pan Bóg w ten sposób? No by dodawał mi siły, a zły duch by mi podcinał skrzydła. Czy ta myśl mnie uskrzydla, czy mi podcina? No, podcina. Czy od kogo pochodzi? Czy zatem, skoro wiem, że pochodzi od złego ducha, to czy trzeba jej słuchać? Nie? Tak wygląda właśnie rozeznawanie duchowe. Zatem, skoro jestem w stanie ją sobie nazwać, że ona pochodzi od złego ducha, no to się nią więcej nie zajmuję, nie przejmuję się nią, bo ona mi nie mówi prawdy. Więc właśnie, zły duch nam będzie chciał rzucać kłody pod nogi. Dobry duch będzie nam starał się dodawać siły. I teraz zobaczcie, jakby jest o tyle to ciekawe, że to jest trochę tak jak z tą przypowieścią o budowaniu na skalę i na piasku. Zwykle myślimy, że okej, jak buduję sobie na Chrystusie, to mój dom będzie, to jest dobre budowanie, nie? To jest dobre budowanie. Problem tej przypowieści polega na tym, że coś, o czym często zapominamy, to jest to, że tam są burze. Że tam są burze. Więc budowanie na Chrystusie nie polega na tym, że nie ma burzy, tylko że jestem w stanie w burzy wytrwać.
Nie? Więc jak idę do Pana Boga, to wcale nie znaczy, że nie będzie burzy w moim życiu. Że nie będzie jakiegoś kryzysu, nie będzie grzechu. Nie, to wszystko będzie. Jakby to powiedział Chrystus. To nie ma się co tam w ogóle podniecać. To będzie. Natomiast jeżeli ja buduję na Chrystusie, to w burzy będę w stanie wytrwać. Będę w stanie się oprzeć burzy. Wtedy to tak. Nie? Czyli jaką ma własność dobry duch, Pan Bóg, kiedy ja idę za Nim, kiedy ja idę do Niego? Dodaje mi siły. Sprawia, że jestem w stanie wytrwać w burzy. Ale to nie znaczy, że tych burz nie będzie. I to jest bardzo istotne. Ile mam jeszcze czasu? Dokończmy te punkty, żeby tak... Dobrze. Tylko, że ja kończąc to, to mogę jeszcze z 2 godziny gadać. No dobrze, to spróbujemy się krócej. 5 minut. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy tak przez pocieszenie i strapienie, bo to jest to, co Ignacy nazywa pocieszeniem i strapieniem. Pocieszeniem nazywamy przeżycie, gdy w duszy powstaje pewne poruszenie wewnętrzne, dzięki któremu dusza rozpala się w miłości ku swemu Stwórcy i Panu. Wskutek tego nie może już kochać żadnej rzeczy stworzonej na obliczu ziemi dla niej samej, lecz tylko w Stwórcy wszystkich rzeczy. Uwaga, jeżeli działa we mnie Pan Bóg, to ja jestem w stanie kochać wszystko. Jestem w stanie kochać ten świat. Efektem działania Pana Boga nie jest to, że ja się na świat zamykam, tylko że ja ten świat kocham w Stwórcy tego świata. Tak? Kocham ten świat, bo on jest przez Pana Boga stworzony. Pan Bóg stworzył wszystko, powiedział, jesteście dobrzy, jest to dobre. Tak? Patrzy na wszystko, mówi, jest dobre. Zatem ja jestem w stanie świat kochać. To jest bardzo ważne, myślę, bo czasami mamy wrażenie, że mamy odwrotne przeświadczenie. Podobnie wtedy jest pocieszenie, gdy wylewa łzy, które ją skłaniają do miłości swego Pana. Zobaczcie, pocieszenie duchowe to nie znaczy, że ja jestem uśmiechnięty. Pocieszenie to nie oznacza, że ja się śmieję. Pocieszenie to znaczy, że ja jestem przy Panu Bogu. To jest pocieszenie. To może mieć bardzo różne objawy emocjonalne. To mogą być łzy, to może być płacz, to może być śmiech, to może być cisza. To jest tak naprawdę zupełnie nieważne. Bo istotne jest to, przy kim jestem, a nie jaki mam wyraz twarzy. Istotne jest to, przy kim jestem. Czy to na skutek żalu za swoje grzechy, czy to współczując męce Chrystusa Pana naszego, czy to dla innych racji, które są skierowane wprost do służby i chwały Jego. Wreszcie nazywam pocieszeniem wszelkie pomnożenie wiary, nadziei, miłości i wszelkiej radości wewnętrznej, która wzywa i pociąga do rzeczy niebiańskich, do właściwego dobra i zbawienia własnej duszy, dając jej odpocznienie i uspokojenie w Stwórcy i Panu swoim. Dając jej uspokojenie. Uspokojenie. To jest też ciekawe, bo to jest taki pewien weryfikator różnych naszych doświadczeń duchowych. Czasami jest tak, że człowiek wychodzi z uwielbienia i mówi, ale było mocno, przerosło mnie to, nie mogę sobie z tym poradzić, co się wydarzyło. Teraz okej, nie możesz sobie z tym poradzić, było to mocne, czujesz się zagubiony. To czy efekty tego są tak, czy te efekty ciebie do Pana Boga prowadzą, czy nie? No jeżeli czujesz się zagubiony i masz wrażenie, że, no, że nie wiem, że doświadczenie cię koncentruje na samym doświadczeniu, a nie daje ci drogi do Pana Boga, no to czy to na pewno pochodzi od Niego, skoro cię na Pana Boga nie ukierunkowuje? Nie? Czy to na pewno pochodzi od Niego? Więc pocieszenie i doświadczenie, które pochodzi od Pana Boga, nas ukierunkowuje na Niego. Natomiast strapienie. To jest to, co jest przeciwieństwem reguły trzeciej, nazywam strapieniem. I tak, ciemności w duszy, zakłócenie w niej, poruszenie do rzeczy niskich i ziemskich, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus, skłaniające do nieufności, beznadziei i miłości. Uwaga, niepokój z powodu różnych miotań się i pokus. Niepokój jest strapieniem. Pokusy
nie są strapieniem. Co to oznacza? Że jeżeli jest tak, że ja doświadczam różnych pokus, to to nie jest strapienie. To się nazywa życie. Pokusy nie są strapieniem, ale jeżeli ja wpadnę w niepokój, że coś jest ze mną nie tak, że coś trzeba zrobić, że Pan Bóg mnie opuścił, no to tak, to już jest strapienie. Niepokój powodowany przez różne podniety i pokusy, to tak, ale same podniety i pokusy nie są strapieniem. Jakie są tego praktyczne potem efekty? Czasami jest tak, że ludzie starają się, jak to dobrze nazwać, jakby zarzucić na siebie taki wodoodporny płaszcz, to znaczy, żeby do mnie żadne pokusy nie dochodziły. I mają różne sposoby, żeby to zrobić, na przykład wody święcone. Ja tu mam wodę święconą z Lourdes, a ja mam z Lichenia, lepiej klepie. A ja tu mam wodę święconą egzorcyzmowaną jeszcze, nie? No, to jest gruba sprawa, nie? Teraz nie chodzi o to, że woda święcona czy używanie wody święconej jest złe, absolutnie nie, bo to jest pewien sposób modlitwy, nie? Natomiast jeżeli ja stosuję wodę święconą jako taki, no nie wiem, antybiotyk, który ma mi załatwić problem moich pokus, to tak naprawdę jestem w mocnym zamieszaniu, bo celem nie jest to, żeby nie mieć pokus. Celem nie jest to, żeby nie mieć pokus. Dlaczego? Bo każdy je ma, nawet miał Chrystus. Tak? I to było właściwie, Duch Święty go wyprowadził na pustynię, gdzie miał pokusy. Wcześniej ich nie miał. Takie myślenie to jest magia. No właśnie, nie? To jest myślenie magiczne. Tak, dokładnie, to jest myślenie magiczne, nie? Tylko, że ono wynika z tego, że są pokusy i my, problem, który mamy, to jest taki, że pojawia się pokusa i ja od razu grzeszę. To jest ten problem. A chodzi o to, żeby w pokusach wytrwać, nie? Tak jak mówiłem o tym budowaniu na Chrystusie. Dusza stwierdza wtedy, że jest całkiem leniwa, letnia, smutna, jakby oddzielona od swego Stwórcy i Pana. Właśnie jakby oddzielona swego Stwórcy i Pana. W praktyce czym to się objawia? Nie chce mi się modlić. Mało tego, jak jestem na uwielbieniu, to mam wrażenie, że nikt nie słucha. Ja się modlę, ja tu wołam, ja tu się angażuję, nikt nie słucha. Takie mam przynajmniej przeświadczenie wewnętrzne. Jest mi bardzo trudno, żeby się zmobilizować do modlitwy, jest mi bardzo trudno, żeby się modlić 5 minut codziennie. Tak? Modlę się tylko co jakiś czas. Dlaczego? Bo mam wrażenie, że moja modlitwa idzie w pustkę. Tak, to jest dokładnie strapienie. To jest dokładnie strapienie. Tylko uwaga, strapieniem nie ma to się podniecać, bo zwykle to jest tak, że jest strapienie, a zaraz potem jest pocieszenie. Znaczy są to stany, które się wymieniają, jeden po drugim. I nie jest dramatem to, że ktoś przeżywa strapienie, to nie jest dramat. Dramatem może być to, czy w tym czasie podejmie głupie decyzje. To może być dramat. Albowiem, jak pocieszenie jest przeciwieństwem strapienia, tak i myśli rodzące się z pocieszenia są przeciwieństwem myśli rodzących się ze strapienia. Jeżeli ktoś by chciał kontynuacji tych treści, to tutaj jest kod QR, to jest strona do zapisu na rekolekcje w milczeniu, które będą w sierpniu, które robią mocni w duchu. Jeżeli ktoś nigdy nie był na rekolekcjach, to co go najbardziej powinno zatrzymać, to się nazywa fundament. Czyli początek, 5 dni. Temat Boża miłość. I ja w Bożej miłości. Jak Pan Bóg na mnie patrzy, jakie mogę tej miłości doświadczyć, gdzie był obecny dotychczas w moim życiu. To są treści fundamentu. Do czego też zapraszam, bo to naprawdę... Ktoś już był na fundamencie? Ręka do góry. O, parę osób. Dobrze, pytanie, wątpliwości, wolne wnioski, tak? Jak przejść ze strapienia do pocieszenia? Jest kilka sposobów, ale uwaga, to nie jest mechanika. Nie? To nie jest mechanika. To znaczy, to nie jest tak, że ja zastosuję najlepszą, zawsze skuteczną modlitwę. Albo przywołam jakiegoś turbo świętego,
takiego skutecznego, po prostu jak ja odmówię te słowa, to po prostu strapienie mnie opuści. Nie, tak to nie działa. Rzeczą, którą zawsze można zrobić w strapieniu, to jest powrót do Jezusa. Powrót do Jezusa. Bo może być tak, że ja na przykład już się nie modlę. Nie? Może być tak, że ja na przykład już się nie modlę. Może jest tak, że ja gdzieś tam się zapuściłem, coś porzuciłem w moim życiu wiary. Odszedłem jakoś, albo zrobiłem jakiś, wlazłem w jakiś grzech, wlazłem w jakieś zło. Nie? Więc pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to jest powrót do tego, co jest dobre. Nie? Czyli wrócić do Chrystusa. To jest w ogóle zawsze dobra droga, wrócić do Chrystusa. Zawsze bezpieczna. I kiedy jestem w strapieniu, uwaga, zły duch będzie zawsze chciał, żebym zrobił jakąś nagłą, szybką, głupią najczęściej decyzję. Nie? Czyli, będzie mnie zmuszać do tego, żebym podjął, bo jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli teraz tego nie zrobisz, to twoje życie się skończy, będzie przekreślone. Czyli będzie mnie szantażować wewnętrznie. Nie? To będzie robił zły duch. A w strapieniu my nie podejmujemy żadnych ważnych decyzji. Żadnych ważnych. Dlaczego? No bo jesteśmy bardziej wrażliwi teraz wyczuleni na działanie złego, a nie dobrego. No czy ja mogę podejmować dobre, ważne decyzje, kiedy słucham złego ducha? No tak se. Więc druga rzecz to jest pamiętać, że jedno trwa po drugim, nie? To znaczy, że Ignacy mówi, jeżeli jesteś w strapieniu, to już teraz nabieraj siły na pocieszenie, które przyjdzie. Czyli ciesz się już na to, że będzie. Ciesz się już na to, że będzie pocieszenie, bo ono przyjdzie. W strapieniu myślimy, zresztą w pocieszeniu tak mamy też, że tak już będzie zawsze. Że już zawsze będzie źle, a jak jestem w pocieszeniu, że już zawsze będzie dobre. Dobrze. Bardzo szybko się zmieni. Bardzo szybko się zmieni. Właściwie to jedyna rzecz, której można być pewnym, to jest to, że się zmieni. Nie? Więc skoro tak, skoro jestem w dołku, no to pamiętaj, że będzie górka. No nabędzie. Nie? Wróć do Chrystusa, do swojej osobistej modlitwy. Uwaga, jeżeli chodzi o swoją osobistą modlitwę, to jest trochę tak jak z jedzeniem. To znaczy, jeżeli modlisz się okazyjnie, a długo, to jest tak, jakbyś nic nie jadł, ale w pewnym momencie się po prostu nażarł. Tak po prostu, że już nic w tobie, nic się nie zmieści. No nażarłeś się. Czy to jest zdrowe? Trzeba jeść codziennie, a mało. Nie? Ale codziennie. Tak samo jest z modlitwą. Tak samo jest z modlitwą. W strapieniu jest to ciężko modlić się 5 minut. 10. Jest to trudne. W ogóle. Ale jeżeli jestem w strapieniu, to jest konieczne. Dlaczego? Bo każdy człowiek potrzebuje jeść. Mój duch potrzebuje się karmić. Więc ja potrzebuję codziennej modlitwy. Niekoniecznie długiej. Krótkiej. Ale codziennej. O, właśnie, cierpliwość, nie? Właśnie. Cierpliwość, nie? Bo to jest wytrwałość, cierpliwość. Czyli to nie jest tak, że ja się raz pomodlę i mi przejdzie, tak? Tylko, że ja trwam w modlitwie. Trwam w modlitwie, nie? Jestem wytrwały w modlitwie. I cierpliwe, to znaczy, że ja wiem, że się zmieni. To znaczy, to jest właśnie to, Ignacy też mówi, że cierpliwość jest przeciwna złemu duchowi. Nie? Zły duch chce nas zaszantażować, żebyśmy szybko podjęli jakąś decyzję, a Pan Bóg ma czas, bo On jest Panem czasu. No właśnie, nie? Skoro On jest Panem czasu, no to czy ja to zrobię dzisiaj, czy jutro? Spokojnie. Czy to się wydarzy dzisiaj, czy jutro? Spokojnie. Nie wiadomo, ile będziemy żyli. Dokładnie. Zresztą to jest, no proszę. Nie, następny. Następny. No to dajesz. Mam na imię Paweł. Mówiłeś o tej książce ćwiczenia duchowne. Tak. Że ona faktycznie jest taka ciężka do przeprawienia. A na przykład jeśli bym chciał polecić komuś coś opartego na tym tylko nie? Coś, co tak. Mówiłeś dzisiaj, ale niekoniecznie w taki sposób, że no, ciężko to zrozumieć osobom, które są gdzieś tam zupełnie na początku. A miałem taką sytuację.
sytuacja, nie? Że kiedyś opowiadałem o rekolekcjach ignacjańskich, o tym rozeznawaniu duchów, ktoś zupełnie spoza kościoła się zainteresował i to gdzie mogę o tym poczytać, nie? Powiedziałem mu o tym i powiedziałem, że jest taka fajna książka, długa, ale taka powiedziałbym, której niekoniecznie trzeba czytać całą, to jest Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Tak się nazywa. I tam jest duży etap właśnie o regułach rozeznawania duchowego, bardzo fajnie przetłumaczony, jakby tak z polskiego na nasze. Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim. Ja jeszcze mam takie pytanie. Będąc w strapieniu, idziemy do spowiedzi i nadal trwamy w strapieniu, czy to raczej już powinien być ten etap spowiedzi właśnie, że jakby już uświadamiamy sobie i chcemy wrócić do Chrystusa i pocieszenie, ale mimo wszystko i tak czujemy, że nawet po tej spowiedzi, że jeszcze to strapienie trwa, czy to ma się jakoś te dwie rzeczy do... Tak, ze spowiedzią to jest też fajne, bo to jest, nie ma mechaniki, nie, to nie jest tak, że ja zrobiłem jedną rzecz, która będzie skutkować automatycznym pocieszeniem, nie ma mechanicznego działania. Spowiedź, ja na przykład rozumiem jako świetny moment, jeżeli, że ja na przykład, bo widzę, że po prostu wlazłem w jakieś bagno, wlazłem w jakiś grzech. Jest mi zwyczajnie źle w tym grzechu, nie? I spowiedź jest elementem mojego powrotu do Chrystusa. Tak? Jest to element mojego powrotu do Chrystusa. Więc nawracam się, powracam do sakramentów, nie? Powracam, nie wiem, do mszy świętej, do mojej mszy świętej regularnej, do spowiedzi regularnej, nie? Więc jakby to może być pewien efekt, tak, jeżeli chodzi o spowiedź, to może być pewien efekt już nawrócenia, wrócenia do Chrystusa i pocieszenia, a to może być też jeden z elementów mojego, mojego powracania, nawracania się zwyczajnie. Nie? Dlatego na przykład na rekolekcjach ignacjańskich w drugim etapie, który się nazywa pierwszy tydzień, jedną z rzeczy, do których zachęcamy, do której też wprowadzamy, jest spowiedź całego życia. Spowiedź generalna, nie? Która jest właśnie związana z tym, że ja doświadczam tego, czym jest grzech, ale, tym, ale czym też jest Boża miłość. Nie? I chcę się zostawić mój grzech, żeby żyć z Chrystusem. Żeby wybrać się z Chrystusem na wędrówkę. Tak. Czy strapienie jest zawsze po grzechu albo po jakimś zaniedbaniu? To jest bardzo ciekawe pytanie. Bo pytanie jest takie, czy strapienie jest po grzechu? Ignacy mówi tak, że własnością dobrego ducha i tylko dobrego jest to, że dobry duch jest w stanie wejść do człowieka bez żadnej przyczyny. Bo Pan Bóg nas stworzył i kiedy On wchodzi do swojego, do naszego serca, to może tam wejść, bo jest u siebie. Bo jesteśmy Jego stworzeniem. Więc On może po prostu ma drzwi otwarte. Ale zły duch też może do nas wejść, ale potrzebuje zawsze klucza. Czyli potrzebuje, że się coś musiało wydarzyć, że coś się musiało wydarzyć, to, nie, to może być grzech, ale niekoniecznie to grzech musi być, nie? Bo to może być na przykład moja decyzja, nie? To może być pewien ciąg faktów, nie? Ciąg mojego życia, który do czegoś doprowadził, nie? Pewne przekonanie, albo to na przykład, że ja w coś uwierzyłem. Nie, na przykład, no. Dlatego tutaj warto być czujnym, ale też czasami jest tak, taką, jeżeli się na przykład rozmawia z ludźmi, którzy przeżywają strapienie, to zawsze jest pytanie jakby, po czym to nastąpiło, nie? Czy jesteś w stanie zlokalizować moment swojego życia, kiedy nastąpiło strapienie, po czym, co się wydarzyło tam, bo bardzo często zlokalizowanie tego jest też, może być też związane z tym, gdzie ja się potrzebuję nawrócić. Nie, bo też nie zawsze jesteśmy w stanie to zaobserwować, ten moment, kiedy my zaczynamy odbijać, tak? Potrzebuję zobaczyć ten moment, żebym wiedział, na którą drogę muszę wrócić. No. To co, będziemy kończyć pomału. Bardzo dziękujemy za konferencję. Do usłyszenia.